Panie Kamilu, Kora także istnieje cały czas w naszych sercach, w naszych duszach i ona była bardzo wyzwoloną kobietą, nie bała się mówić tego, co myśli, jak ona zareagowałaby na to, co teraz dzieje się w Polsce i na te protesty kobiet. Myślę, wsparłaby. Że byłaby na pierwszych barykadach tego całego ruchu, zawsze bardzo głośno walczyła o prawa kobiet, o prawa mniejszości, sprzeciwiała się temu patriarchalnemu terrorowi Prawa i Sprawiedliwość połączonego w jakimś chorym stosunku z Kościołem. Byłaby szczęśliwa, gdyby zobaczyła te setki tysięcy młodych ludzi, którzy wreszcie mówią dość temu potwornemu systemowi, który wydaje mi się być jeszcze jakiś taki głupszy niż komunizm, to co stworzył Kaczyński. Byłaby szczęśliwa z tego powodu i by wspierała kobiety z całego swojego serca. Zresztą ludzie piszą mi, że na demonstracjach puszczają krakowski splin, się ściemnia, więc kreon. Wszystko to nabrało dzisiaj z powrotem ważności, prawda? Więc Kora jest z tymi wszystkimi ludźmi.